Debata dnia. Dobry wieczór, Krzysztof Świątek przy mikrofonie. Trzy umundurowane i uzbrojone w długą broń osoby wtargnęły na teren Polski z Białorusi. Mogliśmy o tym usłyszeć m.in. w serwisie informacyjnym Polskiego Radia 24. Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol nieznane osoby przeładowały broń, a potem oddaliły się w kierunku Białorusi. Do czego próbują sprowokować białoruskie służby? Czy zależy im na incydencie granicznym i jak mogą go wykorzystać? Od tego zaczniemy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Postawię także pytanie, czy program ekologiczny Fit for 55, który oznacza konsekwentną eliminację paliw konwencjonalnych, takich jak węgiel brunatny, węgiel kamienny, wreszcie ograniczanie transportu lotniczego czy transportu kołowego samochodów napędzanych tradycyjnie benzyną i ropą, przepadnie, tak jak przed laty Konstytucja Europejska, a może będzie stanowił konsekwentne zagrożenie dla polskiego przemysłu i zakładów przemysłowych. Wreszcie, dlaczego Marsz Niepodległości jest tak niewygodną inicjatywą dla kolejnych prezydentów Warszawy z Platformy Obywatelskiej? Te pytania postawię gościom, których serdecznie witam. Są z nami Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska, zastępca redaktora naczelnego Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I redaktor Robert Knap, portal tvp.info. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, posłuchajmy, bo o tym incydencie, do którego doszło w nocy z 2 na 3 listopada, mówił dzisiaj na naszej antenie rano rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn w rozmowie z Michałem Rachoniem. Na polskim terytorium zostały zidentyfikowane 3 osoby umundurowane, posiadające broń, w tym broń długą, zgodnie z zachowaniem polskiej strony. Została nawiązana próba kontaktu z tymi osobami w czasie spotkania polskiego patrolu. Te osoby przeładowały broń, którą miały ze sobą, a potem udały się w stronę granicy z Białorusią i ostatecznie wróciły na Białoruś. Pytanie najpierw do redaktora Agnieszki Siewieryniuk-Macierowskiej, która zresztą jest stosunkowo blisko też tego pasa przygranicznego, tej strefy wyłączonej. Jak, czy są jakieś sygnały, jak też lokalna społeczność odebrała, czy są jakieś komentarze do tego incydentu? No i wracam do tego pytania, do czego próbują sprowokować białoruskie służby? Bo że to jest prowokacja, o tym mówił Stanisław Żaryn, ale to jest raczej powszechny odbiór. Czy zależy im na jakimś takim incydencie granicznym z użyciem broni? I jeśli by do takiego incydentu doszło, jeżeli na przykład zabrakłoby może zimnej krwi polskim żołnierzom, polskim służbom specjalnym, to jak reżim białoruski, reżim Aleksandra Łukaszenki mógłby tego typu incydent wykorzystać? Dobry wieczór jeszcze raz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I powiem tak, tutaj jeszcze nie ma zbyt wielu komentarzy po tym incydencie, który się pojawił. Bardziej chyba wszyscy czekają na więcej informacji, żeby móc właśnie jakieś stanowisko zająć. Natomiast to, co mogę powiedzieć, bo teraz dosłownie przed samym wejściem na antenę jeszcze rozmawiałam, dzwoniła do mnie moja przyjaciółka, która wie, że ma różne informacje, dobry dostęp do tych informacji, właśnie pytała, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie grozi nam konflikt zbrojny, bo chyba ten głos i ten telefon to jest dzisiaj jakby najczęstsze, co się pojawia gdzieś tam w różnego rodzaju rozmowach, nawet w domach. Może nie u wszystkich, bo chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Natomiast no, mamy zbyt mało informacji, żeby móc jakkolwiek czy oceniać, czy komentować to zdarzenie, ale jedno można już dzisiaj powiedzieć z całą pewnością. Jest to element wojny hybrydowej, która trwa, bo ludzie niektórzy nie rozumieją, że prawda, mówi się wojna hybrydowa, że to jest jakieś takie tylko słowo. Nie, to jest wojna, tylko ona już jakby dzisiaj jest toczona zupełnie innymi środkami. Dzisiaj wojen nie prowadzi się, przynajmniej w krajach jakby rozwiniętych, cywilizowanych, nie prowadzi się właśnie za pomocą czołgów, broni, karabinów. To też jest potrzebne, żeby nie było, ale te wojny prowadzi się na poziomie informacyjnym, gospodarczym i tutaj my mamy do czynienia z trwającą wojną i te wszystkie rzeczy, które nam się dzieją, te wszystkie incydenty, które są na granicy, które są również poza granicami, być może będzie czas, to ja jeszcze też o tym powiem, co jest poza granicami, co się dzieje, czy z dala w ogóle od granic,
To są wszystko elementy. A co się dzieje? To może od razu rozwijmy ten wątek, bo pani redaktor opisywała też, zbierając swoje informacje, między innymi w Gazecie Polskiej, co się dzieje w ogóle nie tylko w tym pasie stricte przygranicznym na granicy polsko-białoruskiej, ale także co się dzieje na przykład w miejscowościach, które leżą trochę dalej od tego pasa. No, można też usłyszeć na przykład o tym, że część tych nielegalnych migrantów potrafi wejść na przykład na teren gospodarstw rolniczych, gospodarstw domowych i na przykład zażądać dostępu, nie wiem, do mleka, które na przykład zebrali tamtejsi rolnicy. No, generalnie ci ludzie czują się dosyć pewnie. Jeśli pani może to potwierdzić, to takie są przynajmniej relacje. To znaczy może od początku, żeby to jakoś tak nam uporządkować. Faktem jest, że migranci, którzy przedostają się nielegalnie przez polską granicę z Białorusi, oni teraz już mniej, oni nie wchodzą może już w tej chwili tak na posesję, ale my mamy masę mundurowych, wojska, straży granicznej i policji, jest bardzo ciężko się prześlizgnąć, to dlatego oni właśnie nie chodzą po tych posesjach, ale no, zdarza się, że jeszcze gdzieś tam wchodzą. Oni wchodzili dużo wcześniej. W tej chwili to, co się dzieje, i mówię, to jest dala od granicy, chociaż nie do końca, bo ta granica akurat też ma znaczenie. To jest to, że wśród osób, które są w tych grupach nielegalnych migrantów, przedostają się do Polski osoby niebezpieczne. Są to bojownicy Państwa Islamskiego i terroryści. Ci głównie przedostają się na terytorium Litwy. Pani redaktor, skąd to wiemy? Powiem tak, no ja wiem od służb naszych granicznych, ale nie mogę ujawniać źródła informacji, ale to z tamtych kręgów. Ale rozumiem, że to są informacje potwierdzone. Tak. Tak. I potwierdziła też to, bo mówię, oni dzisiaj są kierowani, ci ludzie niebezpieczni, głównie na stronę litewską i tam jakby dzisiaj jest największy ruch skierowany, bo tamta granica jest słabiej strzeżona niż Polska. A Litwini to już oficjalnie potwierdzili. Część z tych osób, którym nie udaje się tam, próbuje tutaj w Polsce przechodzić. To są właśnie ludzie, którzy mają sfałszowane dokumenty, głównie jakby podają się za obywateli Iraku, Syrii, ale są to obywatele Afganistanu, wcześniej przebywający przede wszystkim na terytorium Rosji, czasami od kilku lat, czasami od kilku miesięcy. I oni właśnie przedostają się, czy usiłują przedostawać się w grupach nielegalnych migrantów razem z tymi, prawda, biednymi ludźmi, jak to się o nich mówi, tutaj do Polski, a tak naprawdę po to, żeby jechać dalej na zachód. I ci ludzie są zatrzymywani w różnych miejscach, wszystkie te osoby są sprawdzane, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby właśnie Straż Graniczna zatrzymywała te wszystkie osoby, bardzo dokładnie sprawdzała i to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która również dzieje się trochę dalej od tej granicy, jest ściśle związana, to jest to, że Łukaszenka również w tych grupach nielegalnych migrantów przerzuca swoich takich pomagierów, można ich nazwać takimi grupami narkomanów, o tak to można powiedzieć, bo to są faktycznie osoby, które albo są uzależnione, albo no, mają jakiś tam kłopot, ale przede wszystkim one przemycają narkotyki na terytorium Polski, również na terytorium innych państw Unii Europejskiej. I ci ludzie mają za zadanie tak naprawdę, oprócz tego, że przemycają narkotyki, przerzucają na sobie, w sobie, różnie to jest, to oni mają jeszcze za zadanie właśnie siać bardzo duży ferment wśród społeczności białoruskiej tutaj w Polsce, bo trzeba pamiętać, że Polska przyjęła i dalej przyjmuje faktycznych uchodźców z Białorusi, którzy z powodów politycznych nie mogą funkcjonować, prawda, na terytorium Białorusi. To są dziennikarze, to są działacze społeczni, to są różne osoby, no, których reżim Łukaszenka ściga. Takie osoby przecież w Polsce, szczególnie w Białymstoku i w okolicach, znalazły schronienie. I ci narkomani, tak umownie to nazwijmy, oni mają za zadanie robić bardzo niedobry PR takim środowiskom, diasporze białoruskiej i w ogóle mniejszości białoruskiej w Polsce. Ma to zniechęcić Polaków właśnie do tych ludzi, bo też w tych grupach są osoby nie tylko handlujące narkotykami czy przemycające, ale również to są osoby, które wszczynają różnego rodzaju awantury, agresje, mają właśnie powodować taki ferment. Więc i to też jest element wojny hybrydowej. To nie jest jakby tylko, że ktoś coś tam robi, ale to jest element wojny hybrydowej. To jest jakby wojna hybrydowa składa się z wielu różnych elementów, takich puzli można powiedzieć, które dopiero po ułożeniu dają obraz tego, jak to wszystko wygląda. I kończąc jakby swoją wypowiedź, powiem jedną rzecz. Wojna hybrydowa, która w tej chwili trwa już jakby na pełnym
pędzie, można tak to nazwać, ona zaczęła się już dosyć dawno. Zaczęła się od dezinformacji, zaczęła się od tworzenia fikcyjnych kont w portalach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, zaczęła się od komentarzy zamieszczanych różnych w internecie, właśnie po to, żeby spowodować brak zaufania do instytucji państwa, żeby spowodować zamęt jakby, czy brak ufności wobec klasy politycznej, poszczególnych polityków. W tej chwili obserwujemy to, co się dzieje już od dłuższego czasu. To jest jakby publikowanie, czy też robienie takiej atmosfery wokół naszych służb mundurowych właśnie po to, żeby zniechęcić do rekrutacji, żeby wrogo, czy niechętnie odnosić się do funkcjonariuszy. Do tych aspektów jeszcze politycznych wrócimy, ale zatrzymajmy się jeszcze na tym incydencie. No zresztą tutaj to nie jest pierwszy incydent o tym celowaniu także w polskich żołnierzy, w polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Słyszeliśmy wcześniej ze strony oczywiście służb granicznych Białorusi czy służb specjalnych. Na portalu TVP Info, który reprezentuje redaktor Robert Knap, czytam wywiad czy komentarz generała Romana Polko, który ten incydent komentuje tak: to zielone ludziki pewnie chcieli przeprowadzić głęboki rekonesans i zobaczyć, jak zareaguje Straż Graniczna, ale mówi także, że to niepokojąca eskalacja postępuje i przypomina, że tego typu wtargnięcia miały miejsce, kiedy rosyjskie siły specjalne wchodziły na terytorium Litwy. Pytanie do redaktora Knapa, jak patrzy na ten incydent i czy, no wracam do pytania, możemy się spodziewać jeszcze gorszych incydentów, jakiejś próby dalszych prowokacji na naszej granicy? Ja myślę, że na pewno należy spodziewać się sytuacji, które będą eskalowały. No w końcu, tak jak powiedziała pani redaktor, mamy jednak do czynienia z atakiem hybrydowym, z wojną hybrydową. I to nie Polska prowadzi ten atak hybrydowy, więc tej eskalacji należy się jak najbardziej spodziewać i tylko od zdecydowania polskich władz, przede wszystkim od zachowania też funkcjonariuszy czy Straży Granicznej i żołnierzy na granicy będzie zależała możliwość wykonania kolejnych kroków na tej wojnie hybrydowej. Ja myślę, że to, co stało się, to wtargnięcie trzech umundurowanych, podkreślmy jeszcze raz, przede wszystkim umundurowanych z długą bronią, ludzi, którzy przeładowali tą broń na widok polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy. Otóż to mogło oznaczać. Mogło oznaczać tylko tyle, że no, oni weszli nie na kilkanaście metrów. To był rekonesans kilkusetmetrowy, więc nie jakiś przypadkowy. Przede wszystkim moim przekonaniu, tak jak pan redaktor cytował wywiad na portalu TVP Info z generałem Romanem Polko, to był test. Ale jaki? Po co? Dlaczego testowano? Rekonesans. Po co ten rekonesans? Przede wszystkim testowano poziom zamieszania, poziom szczelności pewnych decyzji, pewnych zachowań żołnierzy na granicy. To był ten test. Sprawdzano po prostu, na ile rzeczywiście funkcjonariusze, żołnierze, którzy są przy granicy, są w stanie zareagować, w jakim czasie, na jakim momencie i przede wszystkim czy będzie możliwość spowodowania bezpośredniego zagrożenia, bo to zagrożenie, jeśli rzeczywiście zaczęłyby padać jakiekolwiek strzały, mogłoby być rzeczywiście wykorzystane w polityce takiej bezpośrednio międzynarodowej oskarżającej władze polskie, więc jakże mądre zachowanie tutaj należy uznać tych funkcjonariuszy, tych żołnierzy, którzy tak się zachowali, a nie inaczej. Tutaj jeszcze dopowiem, że generał Polko też z kolei w rozmowie dla portalu wpolityce.pl zwraca uwagę na te mechanizmy, które są stosowane w wojnie hybrydowej, bo mówi tak: ludzie, którzy mają doświadczenie w tym względzie, powinni popatrzeć na tę sytuację z dużym dystansem. Powinni sobie przypomnieć, że również podczas misji, które realizowaliśmy w Iraku, Afganistanie czy dawnej Jugosławii, elementy gry na emocjach, zasłanianie się przez terrorystów, bandytów słabszymi, kobietami z dziećmi, jest często wykorzystywane, by skutecznie uderzać na naszych żołnierzy. No to jest wojna psychologiczna też. Ta wojna hybrydowa ma wiele aspektów, wiele płaszczyzn funkcjonowania. Przede wszystkim także wojna w dziale mediów i wojna psychologiczna. I jeszcze podstawowa kwestia. Dzisiaj też są opublikowane w mediach wywiady, rozmowy z mieszkańcami tego pasa przygranicznego, tych województw, gdzie oni się znajdują. Wszyscy podkreślają podstawową kwestię. Cieszą się z tego, że będzie budowana
wzmocniona bariera, że będzie budowany mur. Cieszą się też, że jest ten stan wyjątkowy wprowadzony, dlatego że dla nich oznacza to po pierwsze i podstawowe, to są kwestie poprawy bezpieczeństwa. Tego, czego tak naprawdę polska opozycja nie potrafi pojąć do dzisiaj, a może potrafi, tylko w jakiś sposób też działa na pewną dezorganizację w świecie polityki. Więc podstawowa kwestia w moim przekonaniu jest taka, że jednak w tej sytuacji politycy, także obozu opozycji, powinni jednak pójść po rozum do głowy i zastanowić się nad tym, do jakiego typu eskalacji może reżim Łukaszenki w tym momencie doprowadzić i co może się jeszcze wydarzyć, jeśli Łukaszenko będzie widział, że ma po polskiej stronie jakikolwiek rezon, jakiekolwiek rezonowanie swoich działań, jakiekolwiek odpowiedzi tutaj uderzające w polskie władze. Tego typu zachowań nie widać po stronie litewskiej choćby. Więc tam jakby pewne rzeczy też się szybko uspokoiły. No, to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo niebezpieczna sytuacja, która może doprowadzić do jeszcze większych... Na pewno należy spodziewać się kolejnych prób, kolejnych testów tego, w jaki sposób szczelność naszej granicy funkcjonuje. Ale także Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, niejako z drugiej strony przekazał informację, która wydaje się mieć charakter pozytywny. Poinformował, że, tutaj cytat, rozpoczęły się pierwsze loty ewakuacyjne na linii Mińsk-Bagdad. Wielu Irakijczyków chce wrócić do swojego kraju. Czy to może być, czy to za wcześnie mówić o jakimś przełomie, a może jednak ta, w związku z tym, że jednak jest konsekwentna postawa polskich służb granicznych, polskiego wojska, polskiego rządu, który zdecydował, także Sejmu, który zdecydował swoją większością o budowie tej zapory wyposażonej, przypomnijmy jednak, w czujniki specjalistyczne, także w noktowizory, będzie także kontrola przejścia przy użyciu dronów, a już zapewne jest, także innych specjalistycznych sprzętów, o których służby specjalne oczywiście nie informują. Czy to może zmniejszyć, czy ten sygnał, który przekazał Stanisław Żaryn, może oznaczać, że zmniejszy się presja imigracyjna? Agnieszka Siewieroniuk-Macierowska. Myślę, że nie, że to jest pobożne życzenie. Za wcześnie? Za wcześnie. Ja myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Te osoby, które wracają do Mińska, one mogą wracać faktycznie, bo mają dosyć, bo im się nie udało. Obiecywano im co innego. Ja, tak jak powiedziałam, też wśród tych osób są ludzie niebezpieczni. Więc może Białoruś po prostu chce się pozbyć ludzi, którzy są nieobliczalni w ich własnym państwie, bo muszą pilnować w tej chwili tych ludzi bardzo, bardzo dużo, których sobie naściągali, bo myślę, że to, co my wiemy o oficjalnych lotach, to jest tylko część z tych migrantów, którzy czekają na przerzut, bo bardzo wiele tych migrantów trafia bezpośrednio z Rosji na Białoruś, więc tego jakby za bardzo nikt nie kontroluje, jak wygląda ruch lotniczy i nie tylko lotniczy pomiędzy Białorusią a Rosją. Więc być może to są po prostu osoby, które albo robiły problemy, albo po prostu faktycznie zażądały kategorycznie pod różnymi tam powodami powrotu do kraju, albo Łukaszenka uznał, że są to osoby w ogóle nieprzydatne już do niczego, więc dla świętego spokoju odsyła. Jest jeszcze kolejna rzecz, która mi też przyszła do głowy jakby w tej sytuacji, że to może być kolejna z gierek Aleksandra Łukaszenki, który cały czas przecież, bo on od początku utrzymuje narrację taką, że to prawda Polska, Litwa i Łotwa przerzucają migrantów na terytorium Białorusi, więc być może on będzie chciał pokazać, że to są właśnie te przerzuty, prawda, z Polski, czy z Litwy, czy z Łotwy, których on musiał deportować do kraju swojego pochodzenia, więc jeszcze taki wariant ewentualnie wchodzi w grę. A dlaczego mówię, że to jakby nie przyniesie efektu, czy nie jest to koniec tego kryzysu migracyjnego? Z tego względu, że inne działania, które są prowadzone przez reżim, przeczą temu, że tutaj mielibyśmy się spodziewać jakiegoś przystopowania tego problemu. Trzeba pamiętać, że Aleksandr Łukaszenka i cała Białoruś jest w dosyć dużej izolacji politycznej i gospodarczej i dla niego zarabianie na przemycie ludzi i na przemycie narkotyków, na przemycie papierosów, bo o tym też trzeba pamiętać, praktycznie nie ma tygodnia, żeby Straż Graniczna i celnicy nasi nie zatrzymywali
skali ogromnych transportów właśnie z nielegalnymi papierosami z Białorusi, które jeżdżą poukrywane wszędzie indziej, więc Łukaszenka, tak jak każdy dyktator dowolnego reżimu, zarabia na rzeczach nielegalnych i zarabia na tym ogromne pieniądze. Nie jest żadną tajemnicą, że pieniądze z przemytu ludzi są zasilane bezpośrednio do kancelarii prezydenta Łukaszenki, jest doposażana z tego Straż Graniczna, inne służby mundurowe białoruskie, więc to jest biznes bardzo intratny, pozwalający przy okazji trzymać społeczeństwo białoruskie w dużych ryzach, więc to jest jakby rzecz, no, z punktu widzenia Aleksandra Łukaszenki, taka, która nie opłaca się to, żeby ją kończyć, tak? Więc podejrzewam, że to samo pytanie... to jest tylko incydent. Pytanie w takim razie jeszcze o tej natury politycznej. Dlaczego jest tak, o czym tutaj mówił też chociażby redaktor Knap, że na Litwie, no tam też decyzją władz będzie budowana zapora. Dlaczego to nie budzi na Litwie żadnych kontrowersji, że opozycja nie wykorzystuje tego do celów politycznych? Dlaczego w Polsce jest inaczej? To jeszcze pytanie do redaktora Siedlenek Macierowski. To jeżeli do mnie to jest pytanie, powiem tak, ja rozmawiałam z jakiś już czas temu, ostatnio nie rozmawiałam, bo nie miałam kiedy, ale wcześniej rozmawiałam z dziennikarzami z Litwy. To są litewscy albo Polacy, tak jakby, którzy mieszkają na Litwie. I oni wszyscy zgodnie mówią jednym tonem. U nas jakby nasza klasa polityczna ma świadomość, że jeżeli padnie państwo, to nas też nie będzie. W Polsce niestety takiego myślenia nie ma. Mówię niestety, bo u nas jakby kwestie bezpieczeństwa narodowego i istnienia państwa polskiego traktuje się jako element walki z rządem, z PiS-em tym znienawidzonym. No ale to też jest jakby właśnie pokłosie tego, co było wcześniej robione, to co mówiłam już gdzieś tam wcześniej, właśnie ten element wojny hybrydowej, który już wcześniej I do tego wątku wrócimy, ale to będzie po serwisie informacyjnym w Polskim Radiu 24, na który już teraz Państwa zapraszam. Polskie Radio 24, jest 18.30, czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej o 3/4 punktu procentowego podniosła stopy procentowe. Od jutra stopa referencyjna będzie wynosić 1,25%. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że decyzja zapadła po bardzo starannej analizie i głębokim namyśle. To są decyzje Rady Polityki Pieniężnej, a Rada się opiera na całej dostępnej, najnowszej wiedzy i znajomości potężnego Narodowego Banku Polskiego, potężnej aparatury. Tysiące ludzi nad tym pracują, a w szczególności przynajmniej kilkaset. Nic więcej się nie da tutaj wykreować, zrobić wcześniej albo później, żeby było lepiej. Robimy maksimum tego, co możemy. Działamy w dobrze rozumianym, średnio i długookresowym interesie Polski i Polaków. Szef NBP podkreślił, że podwyżka stóp ma zapobiec dalszemu gwałtownemu wzrostowi inflacji. Zastrzegł zarazem, że dzisiejsza decyzja Rady nie wpłynie na bieżący wskaźnik inflacji. W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły szacunkowo o 6,8%, licząc rok do roku. Pełne dane na temat inflacji w październiku GUS ma podać 15 listopada. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do użytku 13 km nowych jezdni autostrady A1 między Radomskiem a Częstochową. Wciąż jednak będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości, zwraca uwagę Marek Prusak z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji. Dziś udostępniamy 13 km jezdni z trzema pasami. Pełną szerokość jezdni autostrady udostępniliśmy na 7 km w województwie łódzkim i 6 km w województwie śląskim. Udostępnienie jezdni nie oznacza zakończenia budowy autostrady. W związku z tym na jezdni w kierunku południowym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km. W kierunku północnym kierowcy mogą poruszać się dwoma pasami ruchu. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Senegalski pisarz Mohamed Sarr otrzymał w tym roku nagrodę Goncourtu, najbardziej prestiżowe wyróżnienie w literaturze frankofońskiej. Pierwszy raz w historii nagrodę otrzymał pisarz z Senegalu.
10-osobowe jury Akademii ogłosiło swój werdykt podczas tradycyjnego spotkania w paryskiej restauracji Drouin. 31-letni pisarz stał się najmłodszym laureatem Goncourtów od 76 lat. La plus secrète mémoire des hommes jest czwartym utworem Mohameda Mbougara Sarra. Fabuła jest zainspirowana życiem malijskiego pisarza Yambo Wologema. Opowiadanie skłania też do refleksji nad trudnymi relacjami między Europą i Afryką i okresem kolonizacji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po 18. Debata dnia. Krzysztof Świątek, druga część debaty dnia w Polskim Radiu 24. Najważniejsze wydarzenia komentują Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, zastępca redaktora naczelnego kuriera porannego Gazety Współczesnej i Robert Knap z portalu TVP Info. I pytanie właśnie jeszcze do redaktora. Przepraszam, panie redaktorze, ale ja bym musiała jeszcze się wtrącić, bo jeszcze jedną rzecz bardzo ważną chcę powiedzieć. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, jeszcze dokończy myśl. Tak, rozmawiamy też o kwestiach politycznych, także tego, dlaczego te kwestie budowy zapory na granicy, kwestie samego tego kryzysu, no, budowy naszego bezpieczeństwa nie są już teraz poza sporem politycznym. Bo tutaj ja jeszcze chcę powiedzieć jakby o roli mediów, która jest bardzo istotna w tym całym procederze, który obserwujemy. Bo pojawiają się głosy cały czas jakby z różnych tam tych bardziej powiedzmy liberalnych, lewicowych kręgów, że nie ma mediów na granicy. Ja powiem tak, media były obecne na granicy przez blisko 2 miesiące już jakby faktycznego konfliktu, który mieliśmy na tej granicy i to widzieliśmy tylko i wyłącznie obrazki z Usnarza Górnego, czyli dokładnie spektakl, który wystawił Łukaszenka i w którym to spektaklu brali udział statyści i aktorzy za darmo z Polski, mam nadzieję, że za darmo. I w zasadzie nic więcej ludzie się nie dowiedzieli. Teraz to, co się dzieje, ja jestem za tym, o ile jestem naprawdę za tym, żeby dziennikarze mogli pisać i mówić i obserwować wszystko, tak w tej sprawie, uważam, że być ich nie powinno, bo dzisiaj cały spektakl, który odbywał się w Usnarzu Górnym, przeniósł się do Michałowa i w tej chwili mamy relacje właśnie stamtąd. No a jakie to są relacje, to również można było chociażby dzisiaj poczytać, między innymi na stronie Kuriera Porannego pisałam o trupach w rzece Świsłoczy, o których właśnie też wypłynęła ta informacja z mediów, z Michałowa, od władz. Dlatego tak istotne jest, żeby tutaj faktycznie pilnować i właściwego przekazu, prawdziwego przekazu, a nie posługiwania się przekazem białoruskim, z białoruskich mediów, białoruskiego reżimu, no i jakby grania na emocjach tych, o które chodzi Łukaszence. Także to tyle. Ale to w takim razie zapytam, no bo skoro pojawiły się te informacje o tych trupach, no to jak wyglądają fakty? Fakty wyglądają tak, że to powiedział zastępca burmistrza z Michałowa, że w rzece Świsłoczy pływają trupy, które są przepychane z brzegu na brzeg pomiędzy stroną polską a białoruską. Natomiast rzeka Świsłocz tutaj w pasie granicznym, jako rzeka graniczna pomiędzy Polską a Białorusią, to jest nie rzeka, a rzeczka. I w większości miejsc można przejść nogami, woda sięga do pasa, w głębszych partiach może do szyi, w innych można przejść tej wody, jest po kolana, jest to nieduża rzeka, czy bardziej rzeczka. No i ile tam to może pływać. I zresztą rzeka o bardzo słabym nurcie, więc tutaj gdyby leżały, nie wiem, nawet dwa, no jak to się mówi, zwłoki w liczbie 2 czy 3, to już by zrobiłby się ogromny zator, bo ta woda jest płytka i stojąca praktycznie. A cóż tu mówić na przykład o liczbie kilkudziesięciu? Jest to informacja nieprawdziwa, a jednak ona wyszła w świat. Teraz niedawno na Twitterze właśnie Straż Graniczna wrzuciła filmik krótki, można zobaczyć, jak ta rzeka wygląda i jak można w ogóle mówić o tym, że tam mogą pływać dziesiątki jakichś ciał migrantów. No właśnie, to pytanie do Roberta Knapa jeszcze o te kwestie polityczne. Słyszeliśmy, bo tutaj jakby cytując też w jakiejś mierze wypowiedzi polityków opozycji, czy to dotyczy Platformy Obywatelskiej i Lewicy, to słyszymy taki komunikat, że politycy ci absolutnie są za uszczelnieniem naszej granicy. Trzeba
tamować próby nielegalnej migracji, trzeba bronić naszych granic, ale to mówiła na przykład dzisiaj na naszej antenie poseł Beata Maciejewska z Lewicy. Lewica się nie godzi na takie podejście niehumanitarne do ludzi, do rodzin z dziećmi i stąd też protesty. Słyszeliśmy także wypowiedzi polityków Platformy, którzy mówili, że nie mogą na przykład głosować za w Sejmie, za zaporą na polsko-białoruskiej granicy, dlatego że nie mogą in blanco podpisywać czeku na 1 600 000 000 a taki złotych, a tyle ma wynieść koszt budowy tej zapory. Jak odczytywać te głosy? No bo w konsekwencji prowadzi to do tego, że politycy Platformy i Lewicy głosowali przeciwko budowie tej zapory. Robert Knap. Znaczy to są, nie trudno to zauważyć i nie trudno też ocenić. To są działania, które mają przede wszystkim na celu pokazanie, wymówienie społeczeństwu, że polski rząd w ogóle sobie nie radzi z sytuacją na granicy. Że polski rząd wydaje pieniądze w błoto, że to nie są te decyzje, że w ogóle jest chaos i zamęt na granicy. Stąd też właśnie te ciągłe opinie ze strony polityków opozycji, które jakby próbują wskazywać, że dzieje się bardzo źle na granicy. A tu okazuje się generalnie, że jest dokładnie odwrotnie, że bardzo szybko wprowadzono stan wyjątkowy w pasie przygranicznym i że sytuacja jest generalnie pod kontrolą. Po stronie polskiej oczywiście. Próba gry na emocjach, pokazywanie, powtarzanie tych pseudodoniesień o ludziach, którzy marzną i tych dzieciach, które niby są przez polskie służby źle traktowane. No i jeszcze raz podkreślę podstawową kwestię. Myślę, że pani redaktor tutaj będąca na granicy się z tym absolutnie zgodzi, że ten problem istnieje po stronie białoruskiej. Na białoruskiej, po stronie białoruskiej, dlatego że tamci w większości nielegalni emigranci się znajdują. Jeżeli ktokolwiek... Dodajmy, że ta pierwsza grupa, która się pojawiła na granicy, nigdy dosyć przypominania o tym fakcie, tak. Trafiła tam wcześniej zamieszkując kilka lat pod Uralem, na terytorium Federacji Rosyjskiej, tam pracując, tam wychowując dzieci i trafiła potem na granicę. Więc pytanie w ogóle o status, nigdy dosyć pytania o status rzeczywisty uchodźcy. Dokładnie, a wszyscy ci, którym się jednak uda nielegalnie przedostać na terytorium Polski, przechodzą przez odpowiednie procedury prawne. I to jest ta informacja, której opozycja jakby nie chce przekazywać. Oni, ci ludzie, którzy już w jakiś sposób się znaleźli w sposób nielegalny na terytorium Polski, są przejmowani i podlegają odpowiednim procedurom prawnym. Są umieszczani w odpowiednich ośrodkach, są weryfikowani. Zresztą o tym też była duża konferencja ministra Kamińskiego. Natomiast problemy, największe problemy z humanitaryzmem ma Białoruś, która z tymi ludźmi po swojej stronie niestety utrzymuje tych ludzi i czasami pod strażą pilnuje, żeby właśnie przy tej granicy po prostu byli. Dlaczego tak się dzieje w Polsce, że polska opozycja w ten sposób się zachowuje? Dlaczego opozycja Litwy w ten sposób się nie zachowuje? Dla mnie to jest jakiś obłęd totalny polityczny, bo mówienie, że wszystko byleby obalić obecny rząd, jest tak naprawdę działaniem na oślep, działaniem przeciwko Polsce, działaniem przeciwko interesom Polski. Jeżeli każda metoda jest dobra tylko po to, żeby, przepraszam, wygrać w wojnie politycznej o władzę, to taki polityk jest w moim przekonaniu automatycznie zdyskwalifikowany, bo nie bierze pod uwagę podstawowych, najważniejszych interesów, tych fundamentalnych wręcz, bo możemy się spierać o jakieś kwestie szczegółowe, ale fundamentalne kwestie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski w różnych wymiarach, czy energetycznym, czy właśnie przygranicznym, to są rzeczy fundamentalne. To jeszcze jedno pytanie do Państwa, żeby spuentować ten wątek naszej debaty. W najnowszym tygodniku Do Rzeczy jest tekst Rafała Ziemkiewicza o tytule Dość naiwności, to jest wojna. O tym Państwo mówili, ale kończy się właściwie takim wnioskiem, co powinien zrobić polski rząd. To, co w 2015 zrobił ostatecznie Viktor Orban i co zresztą natychmiast Niemców otrzeźwiło. Podstawienie w cudzysłowie uchodźcom w imię wartości humanitarnych pociągów do Berlina to może ostateczność, ale sytuacja, w której Polska ponosi wielkie koszty i wysiłki, by bronić wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO, a de facto Niemiec
przed napływem migrantów, którzy przecież nie do Polski się wybierają, a jednocześnie Niemcy i Unia Europejska wspierają lewicowo-liberalną piątą kolumnę atakującą z tego powodu państwo polskie od środka. Ta taktyka jest absurdalna. To proszę Państwa, to może w takim razie rzeczywiście trzeba w imię humanitaryzmu podstawić takie pociągi do Berlina. To byłby dobry pomysł? Jeszcze krótko, Agnieszka Siewieroniuk-Macierowska. No tutaj redaktor Ziemkiewicz, można powiedzieć, wyjął mi dokładnie z głowy to, co u mnie dawno siedziało, ale z powodów zdrowotnych nie miałam jeszcze okazji o tym napisać. I jak najbardziej. Natomiast jedną rzecz muszę powiedzieć odnośnie dzieci i wykorzystywania dzieci w całej tej sytuacji, bo te dzieci są wykorzystywane. Część tych dzieci to są specjalnie przewiezione dzieci przez swoich rodziców albo przez kogokolwiek innego i te dzieci są szkolone. Autentycznie, bo mam nagrania, na których widać, jak te dzieci są szkolone do określonych działań właśnie po to, żeby wymóc współczucie, litość i tak dalej. Rodzice sami rozbierają te dzieci z bucików, z ubrań. Cuda się dzieją, po prostu aż przykro jest na to patrzeć. Niestety, ale tak wygląda wojna. Natomiast no, my możemy się nad tym litować, ale to robią bardzo często rodzice tych dzieci. I trzeba wiedzieć, że również za opłatą oni te dzieci po prostu używają, czy wypożyczają do takich działań za pieniądze. Robert Knap, portal TVP Info, jeszcze pytanie, czy podstawić takie humanitarne pociągi do Berlina? Znaczy ten ruch Viktora Orbana był rzeczywiście genialnym ruchem, no dzisiaj trochę w innej sytuacji funkcjonujemy, tak? Już Niemcy, Berlin zaczyna bardzo denerwować się, jeżeli słyszę o tym, że jacyś nielegalni imigranci jednak przedostają się na terytorium Niemiec, więc może rzeczywiście jest to dobry pomysł, żeby przynajmniej zacząć rozmawiać na ten temat i powiedzieć, że jeżeli tu nie będzie jakiegoś wsparcia i ciszy i spokoju i poparcia dla polskiego rządu w tej kwestii, to może rzeczywiście trzeba pomóc zrealizować pomysł Angeli Merkel sprzed 5-6 lat i dostać się pomóc tym. Ale myślę, że to jest tylko raczej gdybanie, bo tak naprawdę w dzisiejszych warunkach politycznych tego typu działanie jest po prostu nierealne. To jest kwestia, której nie da się zrealizować w sposób spokojny i zgodny z prawem. Więc w moim przekonaniu raczej naciski dyplomatyczne i sugerowanie, że no nie da się w ten sposób funkcjonować, jeżeli polski rząd będzie ciągle atakowany tutaj także w tej kwestii. Szanowni Państwo, zmieniamy temat szczyty klimatyczne i COP26 i szczyt klimatyczny w Glasgow. No i wielkie pytanie o program ekologiczny Fit for 55, który ma właściwie wyeliminować paliwa konwencjonalne, ma doprowadzić do właściwie przebudowy całej gospodarki światowej, ograniczenia transportu lotniczego, o tym się mówi, wyeliminowania benzyny i ropy do napędzania aut i przejście na auta elektryczne. To wszystko oczywiście związane z gigantycznymi inwestycjami. No i także już w tej chwili wiemy, także za sprawą gry Władimira Putina o wysokich, niestabilnych cenach energii, co do których prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że te niestabilne ceny, tutaj cytat, nie powinny być powodem do odejścia od czystej energetyki, ale wezwaniem do dodatkowych działań. Koniec cytatu. Wiemy, że to wszystko jeszcze ma związek z handlem emisjami CO2. Są postulaty polityczne, żeby ten handel sztuczny, zresztą rynek handlu emisjami, te opłaty, które są doliczane do różnego rodzaju produktów, właściwie do wszystkich, a wpływają także na ceny energii. Ceny energii napędzają inflację. To wszystko się w tej chwili na naszych oczach rozgrywa. I jeszcze jeden element. Stany Zjednoczone, Chiny, India, Rosja emitują 80% światowego CO2. Unia Europejska około 9%. To wszystko zamknę takim jednym pytaniem. Czy Państwo wierzycie w tę religię klimatyczną i czy program Fit for 55 jest dużym zagrożeniem dla polskiej gospodarki, dla polskich zakładów przemysłowych? Agnieszka Siewieroniuk-Macierowska. Jest bardzo dużym zagrożeniem i nie tylko dla polskiej gospodarki, ale w ogóle dla gospodarki przede wszystkim Unii Europejskiej. W mojej ocenie nie dojdzie to do skutku, te wszystkie pomysły i zamysły i plany, z prostej przyczyny, bo no, nie będzie to realne do spełnienia. Ani jakby ludzie nie są do tego gotowi, obywatele ani Polski, ani Unii Europejskiej. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych też tam społeczeństwo nie jest absolutnie na to gotowe. No ale ogromne inwestycje, pani redaktor, są czynione, żeby ten program realizować. Chciałam teraz,
tak? I chciałam do tego nawiązać i myślę, że w bardzo niedalekiej już przyszłości okaże się, kto na tym będzie zarabiał, bo dzisiaj jakby my widzimy cały czas górnolotne hasło w postaci ochrony klimatu, ochrony środowiska, a tak naprawdę ktoś na tym wszystkim zbija bardzo ogromne pieniądze. Dzisiaj oczywiście możemy wskazać niektóre takie duże podmioty, które już na tym korzystają na całej tej transformacji, a podejrzewam, że już bardzo szybko, tak, dowiemy się, że jeszcze ktoś za tym stoi i dzisiaj politycy, którzy optują za takimi zmianami, no to podejrzewam, że będą mieli z tego tytułu znaczne profity, tak, bo lobby te klimatyczne, ono jest bardzo silne, działa naprawdę w bardzo wielu krajach, ma bardzo dużo pieniędzy do tego, żeby właśnie funkcjonować, wywierać presję i wpływ na całe społeczności, głównie dzisiaj młodych ludzi. No a tak naprawdę pieniądze z tych wszystkich rzeczy już dzisiaj trafiają do określonych podmiotów gospodarczych czy ogromnych koncernów, które nam mają tutaj urządzić świat na nowo. To oczywiście się nie stanie, bo to jest niewykonalne. Pytanie do redaktora Roberta Knapa. Czy premier mówił, także akcentował podczas tego szczytu COP26 potrzebę sprawiedliwej transformacji. Wskazywał na to, że przez ostatnie 30 lat cała Europa Zachodnia emitowała ogromne ilości CO2 do atmosfery, zbudowała swoje potęgi gospodarcze. No tu chociażby warto wymienić Niemcy, ale także inne kraje Europy Zachodniej. Tymczasem teraz to jest program, który ma dokręcić śrubę rozwijającym się gospodarkom, wciąż nadganiającym Europę Zachodnią, takich krajów jak właśnie Polska. Czy na taką sprawiedliwą transformację możemy liczyć? No i czy słowa prezydenta Bidena rzeczywiście o tym, że nie wolno rezygnować z czystej energetyki i właściwie stawianie sprawy odwrotnie, że te niestabilne ceny energii nie są związane z tymi celami klimatycznymi, chociaż wydaje się, że one są w sposób oczywisty związane. Robert Knap. Jeżeli patrzymy na ten pakiet Fit for 55, no to oczywiście nie możemy liczyć na sprawiedliwą transformację i dlatego premier Mateusz Morawiecki o tym bardzo wyraźnie powiedział i bardzo wyraźnie to akcentował, ale ja bym w ogóle przedstawił akcenty. Bo tak naprawdę to nie mamy do czynienia z pewną religią. My mamy do czynienia z typowym biznesem, który jest ubrany w szaty jakieś liturgiczne i dzwoni, że mamy tutaj jakieś pomysły wspaniałe, szczytne i w ogóle. Nie, to jest czysty biznes, to jest czysty pieniądz, to są rzeczy, które zależą wyłącznie od kalkulatora i banków i rozliczeń konkretnych, dla konkretnych koncernów, spółek i przedsiębiorstw, także politycznie na to pewne zyski. Panie redaktorze, to co nas czeka? Co nas czeka? Ja myślę, że wszystkie te obostrzenia klimatyczne mocne, czy z Glasgow, czy właśnie tutaj z Europy, generalnie mają przede wszystkim na celu wytyczenie pewnej ścieżki w przyszłości i zaciśnięcie tego pasa, tak żeby można było ten interes klimatyczny w jakiś sposób do przodu popychać. To, że Ameryka i prezydent Joe Biden mimo wszystko uważa, że jednak trzeba te klimatyczne restrykcje wprowadzać, to nie oznacza, że on tak naprawdę myśli o sobie, ale myśli przede wszystkim też tu o Europie. No dlaczego była zgoda na Nord Stream 2? Dlaczego tutaj nie było żadnych problemów? Dlaczego Amerykanie szybciutko się zgodzili na dokończenie tego projektu? Dlatego, że będą mieli święty spokój w tym momencie w Europie i będą mieli cały ten biznes klimatyczny zrzucony właśnie dokładnie na Europę. Ja uważam przede wszystkim jedną podstawową sprawę, że jeżeli rzeczywiście będą podejmowane takie decyzje w kwestiach klimatycznych pakietu Fit for 55 czy też w Glasgow, więc będziemy mieli do czynienia z pewną utratą suwerenności energetycznej. I tutaj posunięcia polskiego rządu są moim zdaniem bardzo dobre. Rozmowy z Francuzami na temat elektrowni atomowych pokazują, że możemy prowadzić politykę energetyczną w poprzek interesów niemieckich. Tego typu sojusz polsko-francuski, gdyby on się zacieśnił, mógłby na przykład doprowadzić do w ogóle wywrócenia tego programu Fit for 55? Mógłby, tak, dlatego że przede wszystkim wiele się słyszy o tym, że energia atomowa nie może być włączona jakby do tego pakietu. Natomiast ona jak najbardziej w porozumieniu z Francuzami, jeżeli rzeczywiście udałoby się realizować ten kierunek,
No jest jednak energią czystą i można byłoby tutaj torpedować pewne kwestie. No to jest oczywiście kwestia na lata, na rozmowy, na negocjacje, ale ja myślę, że warto jedno zdanie tutaj bardzo ważne powiedzieć. Pani redaktor słusznie powiedziała, że ma to małe szanse na realizację. Niemniej bardzo będzie destabilizowało Europę, sytuację w Europie. I myślę, że to jest kolejne pokłosie działań i funkcjonowania Berlina, Angeli Merkel, bo przypomnijmy, tak naprawdę dwa poważne kryzysy Unii Europejskiej wywołały Niemcy. Pierwszy kryzys migracyjny w 2015 roku za sprawą Angeli Merkel i drugi kryzys energetyczny właśnie w tym momencie, także za sprawą dokończenia budowy Nord Stream 2 i wstrzymania, też słyszymy od kilku dni, wstrzymania dostaw gazu przez Jamał. Tutaj też są plany na 2022 rok Gazpromu, który nie rezerwuje dodatkowych przepustowości. Więc jest to jakby wymuszanie w Europie pewnego kryzysu energetycznego. Być może właśnie w tym kierunku, żeby realizować także te cele obliczone pod płaszczykiem Fit for 55 na olbrzymią sprzedaż i olbrzymią dystrybucję rosyjskiego gazu na terenie Europy. No to byłoby bardzo niebezpieczne także dla naszego kraju. Szanowni Państwo, to jeszcze zacytuję tweet papieża Franciszka. Ponieważ nie dotyczy spraw wiary i moralności, to można go skomentować. Zresztą jest powszechnie komentowany. Papież Franciszek napisał tak, cytat. Nie ma już czasu na czekanie. Jest zbyt wiele istnień ludzkich cierpiących z powodu kryzysu klimatycznego. Trzeba pilnych działań z odwagą i odpowiedzialnością, aby przygotować przyszłość, w której ludzkość będzie zdolna do podejmowania troski o siebie i naturę. Koniec cytatu. Najbardziej mnie zastanowiło to zdanie. Jest zbyt wiele istnień ludzkich cierpiących z powodu kryzysu klimatycznego. Czy Państwo, jak Państwo odczytujecie to, o które osoby cierpiące z powodu kryzysu klimatycznego może chodzić papieżowi? To krótko, Agnieszka Siewierniak-Macierowska. Tutaj myślę, że może chodzić o kwestie właśnie już migracyjne, tak? Bo już przecież strona liberalna, lewicowa mówi o tym, że ci ludzie uciekają z powodów klimatycznych, a tak naprawdę nie ma ofiar klimatycznych, są tylko ofiary działań gospodarczych, walki interesów poszczególnych krajów, bo jeżeli sobie popatrzymy, wczoraj akurat oglądałam bardzo dramatyczny film o dzieciach z Kongo, które pracują przy wydobywaniu kobaltu, który jest potrzebny do baterii między innymi w smartfonach czy w samochodach elektrycznych. I naprawdę wygląda to tragicznie, więc to są praktycznie, można powiedzieć, to są rzeczywiste ofiary szaleństwa klimatycznego. No właśnie, pytanie, czy o tym myślał papież Franciszek, Robert Knapp? No bo nie to wiem, są właśnie, w tym momencie ma napędzać właśnie tę całą transformację. Trudno jest mi ocenić, bo tak naprawdę papież nie dokonał pewnej wykładni tych słów, to znaczy wiele ofiar, nie wskazał, tak, kto, gdzie, jak, w jakich warunkach i tak dalej. Trudno jest to ocenić, natomiast wiemy, że energia elektryczna w naszych domach nie bierze się z powietrza, nie bierze się skądś, tylko jest wytwarzana w określony sposób, tak. Baterie w smartfonach też mamy w jakiś sposób wyprodukowane w określony sposób, tak, i one funkcjonują i to do tego trzeba pewnego przemysłu. Pytanie gdzie, pytanie jak, pytanie dlaczego. Pytanie, czy Chiny, czy Indie, czy Europa, czy Rosja, jak i tak dalej. To, że wszyscy chcemy żyć w zdrowym, czystym środowisku, jak najbardziej, ale nie załatwi tego zaciskanie pasa tylko na kontynencie europejskim, podczas kiedy w krajach takich jak Indie, Chiny ludzie będą rzeczywiście umierać, pracując w warunkach absolutnie skandalicznych. I na koniec mamy dwie minuty, więc po minucie do skomentowania, dlaczego Marsz Niepodległości jest tak niewygodną inicjatywą dla kolejnych prezydentów Warszawy, bo to i Hanna Gronkiewicz-Waltz i teraz Rafał Trzaskowski, wiemy o decyzjach sądów. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, jeżeli dojdzie do tego zgromadzenia, będzie ono nielegalne. Marsz Niepodległości i tak przejdzie, mówi Robert Bąkiewicz. Dodatkowo jeszcze mamy wezwania do tego, żeby usunąć kostkę brukową z Ronda Dmowskiego, gdzie zbierają się uczestnicy tej demonstracji. Ale właściwie dlaczego ta inicjatywa jest tak torpedowana przez polityków Platformy? Po 45 sekund Agnieszka Siewierniuk-Macierowska. Prostej przyczyny, dlatego że takiej inicjatywy nigdy nie udało się zrobić ani Platformie Obywatelskiej, ani nikomu z opozycji, czyli zebrać po prostu różnych ludzi o różnych bardzo światopoglądach, o różnych zupełnie zapatrywaniach na kwestie życia, pracy i wszystkiego innego.
w jednym miejscu, a Marsz Niepodległości takie osoby zgromadził i w zasadzie pod jednym sztandarem biało-czerwonym i uszanowania tego, że Polska świętuje niepodległość i jest wolnym krajem. Tego Platformie się nigdy nie udało, środowiskom lewicowym, liberalnym również, i stąd wynika ich po prostu zwykła, czysta nienawiść do inicjatywy, która się udała. Potrafiła połączyć różne osoby. Robert Knap? Starcie przede wszystkim idei kosmopolityzmu, wszystkich tych nowych nowinek politycznych, społecznych, które w Europie funkcjonują, z patriotycznym podejściem do tematu, z takim normalnym, zdrowym, rozsądkowym myśleniem o swojej ojczyźnie i manifestowaniem jakby przywiązania do pewnych podstawowych wartości. Polacy są do tego jakby w szczególny sposób uprawnieni przez to, ile w Europie w ostatnich latach, ostatnich wiekach cierpieli, także między innymi ze względu na decyzje innych krajów Europy. I ja uważam, że to przede wszystkim te kwestie światopoglądowe, ten kosmopolityzm Rafała Trzaskowskiego, lewicy i wszystkich tych, którzy chcą jakby wprowadzać w Polsce nowy ład światopoglądowy, przeszkadza i nie podoba się z tego względu ten marsz. I niech to będzie puentą. Miejmy nadzieję też, że nie dojdzie podczas tegorocznego marszu do prowokacji. Bardzo dziękuję za udział w debacie. Byli z nami Agnieszka Siemieniuk-Maczynowska, zastępca redaktora naczelnego Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dziękuję. I Robert Knap z portalu TVP Info również serdecznie dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.